Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch uczuciach, które zwykle łączą się z wyjściem z uzależnienia. Porozmawiamy dzisiaj o poczuciu wstydu, poczuciu winy. Zarówno wstyd, jak i poczucie winy są uczuciami i odgrywają one ważną rolę w życiu każdego człowieka. Warto zauważyć, że wstyd informuje nas o czymś, na co nie mamy wpływu, czego nie kontrolujemy. To właśnie wstyd pozwala nam na uświadomienie sobie oraz zaakceptowanie swoich własnych ograniczeń. Możemy wstydzić się na przykład łysiny, możemy wstydzić się okularów, możemy wstydzić się krzywych zębów. Czyli coś, na co tak naprawdę nie mamy wstydu. Natomiast poczucie winy dotyczy zachowania, a zachowanie jest pod naszym wpływem. Poczucie winy informuje nas o tym, że naruszyliśmy jakieś swoje wartości i zasady, a więc postępując zupełnie wbrew sobie. Warto, żeby wiedzieć również to, że są sposoby radzenia sobie, zarówno z poczuciem winy, jak i wstydu. I to jest niezbędne do tego, żeby trzeźwieć. Dlaczego? Przypomnij sobie okres swojego picia albo osoby, które piją w Twoim towarzystwie, z Twojego otoczenia. Pewnie mają czego się wstydzić. Swojego zachowania po wypiciu alkoholu. Swoich reakcji, swojego ubioru, wyglądu. Dlatego warto nad tym tematem się chwilę zatrzymać, aby spróbować powalczyć z tym i usunąć mity, które krążą wokół winy i wstydu. Kiedy myślisz o sytuacji, w której znalazłeś się z powodu uzależnienia od alkoholu, od swojego picia, które uczucie jest Tobie bliższe? Poczucie winy czy może wstydu? Jak do tej pory radziłeś sobie z poczuciem winy? A jak ze wstydem? Zwróć uwagę na to, że są różnice między poczuciem winy i poczuciem wstydu. Czego dotyczą? Poczucie winy dotyczy tego, co robię. Moje zachowanie było nie w porządku. Poczucie wstydu dotyczy tego, czym, kim, jaki jestem. A więc tego, na co nie mogłem mieć wpływu. Wygląd, o którym wspominałem, okulary, broda, łysina. Poczucie winy wynika z pogwałcenia, naruszenia własnych zasad i norm. Wstyd z doznania porażki. Poczucie winy możemy zmniejszyć poprzez zadośćuczynienie, przeprosiny, powiedzenie, że tak postępować więcej nie będę, zmianę swoich norm. Natomiast z poczuciem wstydu możemy poradzić sobie tylko poprzez poznanie, akceptację swojego ograniczeń. Bez tego będziemy uciekać przed wstydem, chować się, wkurzać, a więc reagować złością. Tak jak wspomniałem przed chwilą, wstyd wynika z doznania porażki, na przykład zawód miłosny, ułomności, choroby, kalectwa, ograniczenia, którego nie akceptujemy, ale również może dotyczyć braku władzy, braku kontroli. Nie mogę kontrolować swojego picia na przykład. Dotyczy on również wizerunku siebie samego. Jestem bezsilny, ułomny, kuleję, jąkam się, nie kontroluję swojego picia. Z kolei warto też pamiętać o tym, że wstyd jest uczuciem z poziomu dotyczącym tożsamości, tego kim jestem i to dlatego staje się to tak bardzo bolesne. Wstyd jest związany z bezsilnością, a nikt z nas nie lubi być bezsilny. To właśnie dlatego uciekasz od poczucia wstydu do poczucia winy. Ponieważ boisz się czuć się bezsilnym. I tutaj dotykamy innego tematu jeszcze, tak dookoła poczucia winy, poczucia wstydu. Bezsilność. Istnieje różnica między bezsilnością a bezradnością. Jeśli ktoś jest bezsilny, to nie ma w ogóle rady, tak? Nie ma sposobu, nie ma mocy. Jeżeli ktoś jest bezradny, to znaczy, że nie radzi sobie z daną sytuacją. I patrząc z tego punktu widzenia na alkoholizm, jesteś bezsilny wobec alkoholu, ponieważ nie masz nad nim kontroli, nie masz kontroli nad swoim piciem. Natomiast nie jesteś bezradny, bo możesz skorzystać z różnych rad, jak sobie z tym poradzić.
Jeśli chodzi o poczucie winy, to wynika ono z pogwałcenia, naruszenia zasad, własnych norm i wartości. Na przykład po pijanemu piłem z żonę. No, nie wszystko tutaj możemy tłumaczyć właśnie alkoholizmem, ponieważ w żaden sposób alkoholizm nie usprawiedliwia przemocy. Poczucie winy dotyczy tego, jak się zachowujemy, a więc tego, co robimy, kiedy to jest złe czy niewłaściwe. Natomiast warto wiedzieć, że poczucie winy ma też swoje funkcje. Przede wszystkim informuje o tym, że jakieś normy lub osobiste wartości są naruszone. A więc jeśli masz poczucie winy, to znaczy, że nie straciłeś swojego człowieczeństwa, że masz jakieś normy i wartości. Może motywować do zadośćuczynienia, zmiany zachowania. Poczucie winy może być też stymulatorem rozwoju emocjonalnego, moralnego, intelektualnego, duchowego. Może cię zachęcać, rozwijać. Poczucie winy też kontroluje twoje popędy. Sprzyja właściwie kontrolowaniu emocji, zwłaszcza form ich ekspresji, które są nieakceptowane społecznie. Na przykład jeśli masz silny popęd seksualny, poczucie winy będzie cię powstrzymywało przed obnażaniem się publicznym. Poczucie winy ma też funkcję oczyszczenia. Wspominałem, że poczucie winy i poczucie wstydu są ściśle związane z uzależnieniem, z alkoholizmem. Ale to nie tylko chodzi o zachowania, które prezentowałeś po wypiciu, ale również o mechanizmy uzależnienia. Ponieważ jeśli czujesz poczucie winy, generujesz swoje napięcie, a więc uruchamiasz mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Może być też, że będziesz to racjonalizował. Jeśli wypiłem jedno piwo, jeśli jestem i tak już zły, no to właściwie mogę dalej pić. Ale prowadzi również do skrajnej oceny z siebie, do koncentracji na swojej winie, do dołowania się, a więc uruchamia mechanizm nazywany mechanizmem rozproszonego, rozdwojonego ja. Patrząc na swoją winę, zwróć uwagę na kilka punktów. Po pierwsze, określ realność swojej winy. Określ konsekwencje, jakie poniosła ofiara. Powiąż tą winę z używaniem alkoholu, ponieważ no, tak się zachowywałeś, kiedy piłeś. Na trzeźwo jesteś być może zupełnie innym. Czasami słyszę, że jest dwóch Piotrków. Piotr trzeźwy i Piotr pijany. Zwróć uwagę też na coś, co brzmi jak paradoks, ale jest prawdziwe. Nawet dobrzy ludzie popełniają czasami błędy, robią złe rzeczy. To, że masz poczucie winy, świadczy o tym, że jednak masz jakąś moralność. A jeżeli przepracujesz poczucie winy, może to być dla ciebie źródłem korzyści, a więc zwrócić twoją uwagę na twoje złe zachowania, dać energię, może pomóc ci przewartościować swoje życie. Warto przygotować się do przeprosin i zaplanować zmiany, ale musisz brać pod uwagę to, że ofiara, którą skrzywdziłeś, może nie zechcieć twojej przeprosin. Przeprosiny powinny być też adekwatne i skupione na tej drugiej osobie. Być może, jeśli schaftowałeś na ścianę czy na obrus, danie kwiatów według ciebie załatwi sprawę. Natomiast gdybyś popatrzył na to od strony ofiary, może potrzebne jest wypranie obrusu, może potrzebne jest pomalowanie ścian. Pracując nad poczuciem winy, możesz też zastanowić się nad innymi pytaniami, zadać sobie inne pytania. Co zostało naruszone? Jakie normy, wartości, zasady? Czy miałeś rzeczywiście wpływ na daną sytuację? Czy to twoje poczucie winy ma związek z twoim zachowaniem, a więc jest adekwatne, czy też jest nieuzasadnione? Jeśli nasikałeś na środku pokoju, na środku ulicy, albo zwymiotowałeś na ścianę, masz prawo mieć poczucie winy. Natomiast jeśli wszedłeś do mieszkania i w tym momencie na dworze rozpętała się burza, to twoje zachowanie nie miało żadnego wpływu na burzę, jest nieadekwatne. W tym przypadku twoje poczucie winy. Jeśli twoje poczucie winy jest uzasadnione, adekwatne, to weź odpowiedzialność za swoje czyny. No to oczywiście jest trudne, bo trzeba być odpowiedzialnym. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy niektóre twoje zachowania nie wynikają z choroby, nie są w żaden sposób z nią powiązane. Alkoholizm, definicja alkoholizmu nie oznacza agresji, przestępstwa czy wykorzystywania, znęcania się. Kolejny krok to zmiana swojego zachowania następnym razem. Tak, żeby jeśli już coś się stało, następnym razem
poprawić swoje zachowanie, żeby korzystnie wpłynąć na ocenę siebie. Pewnym rozwiązaniem może być też tradycja 12 kroków, mianowicie krok 8 i 9. Aby uwolnić się od poczucia winy, możemy zadośćuczynić osobom przed nas skrzywdzonym. Krok 8 mówi, że zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynienia im wszystkim. Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy zraniłoby to ich lub innych. No, możesz sobie wyobrazić przecież sytuację, kiedy idziesz przepraszać swoją partnerkę, która jest nieświadoma tego, co się działo i na przykład mówi, że jej, wiesz co, zdradziłem cię. Dla niej to będzie szok. Oczywiście więc musisz patrzeć w tym momencie nie tylko na siebie, ale również na innych, żeby ich nie skrzywdzić. Ważne też z punktu widzenia dalszego twojego picia, bo poczucie winy może powodować, że będziesz je zapijał, jest to, żebyś przebaczył również sobie. Traktuj to przede wszystkim jako sygnał, że poczucie winy narusza jakąś normę, a więc tą normę muszę zidentyfikować, poznać i zmienić swoje zachowanie tak, żeby więcej tej normy nie naruszać. Natomiast jeśli dłużej masz to poczucie winy, jeżeli trwasz w nim, jest to bardzo ryzykowne, tak jak wspomniałem, ponieważ może doprowadzić do chęci zapicia poczucia winy. Do tego koła, z którego nie ma wyjścia. Jak w małym księciu, czemu pijesz? Żeby zapomnieć. O czym chcesz zapomnieć? Że piję. Pomocne mogą być tutaj też różnego typu afirmacje. Mam prawo do błędów. Nie popełniłem takiego błędu, który mógłby zrujnować mi życie. Moje życie od dzisiaj się zmienia. Zadaj też sobie pytania. Do czego mi to służy, to poczucie winy? Po co mi jest potrzebne? A może to trwanie w poczucie winy coś tobie załatwia, tak? Bo daje tobie pretekst do dalszego picia. Warto sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Podsumowując to dzisiejsze spotkanie. Poczucie winy i wstydu jest związane z uzależnieniem. Łatwiej mieć poczucie winy niż poczucie wstydu, które jest bardziej bolesne. Łatwiej też sobie z tym wszystkim poradzić, biorąc pod uwagę to, że jesteś bezsilny wobec picia. A więc jeżeli nie będziesz pił, twoje zachowanie będzie inne. Warto przyjrzeć się, czy twoje poczucie winy jest adekwatne do sytuacji, czy możesz je zmienić, jaką normę naruszyło. Ale warto też pamiętać, że tkwienie w poczuciu winy może aktywować mechanizm uzależnienia i dalszą chęć picia. Pomyśl o tym, czy wstydzisz się, czy masz poczucie winy. I pomyśl o tym, czy możesz coś z tym zrobić. Zastanów się, jakie masz normy, jakie masz zasady, jakie masz wartości i zacznij je przestrzegać. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ filmy dodaję w sposób nieregularny, a w ten sposób będziesz miał informację o każdym nowym filmie. Pozdrawiam, Darek Dopierała. Do zobaczenia.